Czy widoczny znak ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji, kierując samochodem osobowym, możesz wjechać na most? Odpowiedź nie. Czy w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości najezdni kierujący pojazdem numer 2 przejeżdża przed pojazdem numer 3? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wjechać za sygnalizator, jeżeli nie utrudnisz ruchu pieszym? Odpowiedź: nie. Czy rano powinieneś zrezygnować z kierowania pojazdem, jeśli wieczorem poprzedniego dnia spożyłeś dużą ilość alkoholu? Odpowiedź: tak. Czy widoczny znak wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji wolno ci wjechać na przejazd kolejowy? Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo na zwerzonym odcinku jezdni? Odpowiedź: Nie. Czy mając zamiar zawrócić na tym skrzyżowaniu, jesteś na właściwym pasie ruchu? Odpowiedź: Nie. Czy z zajmowanego pasa ruchu wolno ci zawrócić? Odpowiedź nie. Czy zbliżając się do przejazdu tramwajowego, masz obowiązek upewnić się, czy nie nadjeżdża pojazd szynowy? Odpowiedź tak. Czy rozmieszczone w taki sposób ozdoby ograniczają widoczność drogi i rozpraszają uwagę kierującego? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno Ci jeszcze zmienić pas ruchu na lewy? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa tramwajowi skręcającemu w lewo? Odpowiedź: nie. Czy na jezdni za tym znakiem informacyjnym możesz zawrócić? Odpowiedź nie. Czy masz prawo ominąć ten tramwaj, jeśli zachowasz szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa rowerzyście? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem jadącym na wprost przez skrzyżowanie? Odpowiedź: nie. Czy w tej sytuacji dozwolony jest przejazd przez skrzyżowanie bez zmniejszenia prędkości pojazdu? Odpowiedź: tak. Którą z wymienionych czynności masz obowiązek wykonać przed rozpoczęciem jazdy widocznym pojazdem? Odpowiedź: c. Oczyścić ze śniegu wszystkie szyby, pokrywę silnika, dach i lusterka. Czy dozwolone jest oddalanie się od pojazdu, gdy jego silnik jest w ruchu? Odpowiedź A. Nie. Która osoba ma obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa? Odpowiedź B. Kierujący pojazdem. Kiedy masz obowiązek wyłączyć tylne światła przeciwgłowe? Odpowiedź C. Gdy widoczność wzrośnie powyżej 50 m. Ile maksymalnie osób, wliczając siebie? Możesz przewozić, gdy masz prawo jazdy kategorii B? Odpowiedź B. 9. Co może być przyczyną znacznie zwiększonej częstotliwości migania świateł kierunkowskazów? Odpowiedź B. Niesprawność żarówki w jednej z lamp kierunkowskazów. Co powinieneś zrobić w tej sytuacji? Odpowiedź: B. Powinieneś pozostać na zajmowanym pasie. W której sytuacji zapięty pas bezpieczeństwa nie będzie działał właściwie? Odpowiedź: A. Gdy jest on skręcony. Jakie mogą być skutki niezapięcia pasów bezpieczeństwa przez kierowcę? Odpowiedź B. Większe obrażenia ciała kierowcy podczas wypadku. W jakich warunkach masz prawo włączyć tylne światła przeciwgłowe? Odpowiedź C. Gdy widoczność podczas opadów śniegu jest mniejsza niż 50 m. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tymi znakami, jeśli holujesz inny samochód osobowy? Odpowiedź B. 60 km na godzinę. Jak osiągnąć najkrótszą drogę hamowania pojazdem wyposażonym w układ przeciwblokujący ABS? Odpowiedź C. Maksymalnie wciskając pedał hamulca.